To będzie głośno. Mam tu głośnik, także mogę zaanonsować projekt Cecilia. I no i do dzieła. Wszystko zaczęło się 2 lata temu, kiedy zacząłem pracować na Pradze, jeżdżąc tam 3 razy w tygodniu przez most. I kiedy tak przejeżdżałem tę Wisłę wielokrotnie i za każdym razem patrzyłem na rzekę i za każdym razem myślałem sobie, ja bym chciał znaleźć się w tym nurcie, płynąc czymś z daleka, przepłynąć tę Wisłę czymś. Pierwsza idea była no, bardzo romantyczna. Spłynę Wisłą na tratwie. Zbuduję sobie szałas, namiot, czy tam jakoś coś zrobię do spania. Tratwa będzie duża, a ja będę przy pomocy drąga płynął. No ale mądrzy ludzie, którzy troszkę się na wodzie znali, a kilka takich osób było, oprócz tych, którzy mówili wariat, powiedziało, że absolutnie samemu żadną tratwą nie jest możliwe spłynięcie taką rzeką. No i począłem kombinować. No jak nie tratwa, to łódź. Skoro z Krakowa, to Cecylia Malik. No to już się pojawił pomysł syreny, że syrena, czyli Cecylia, da się owinąć taśmą, tak jak Malik Jenkins nas nauczył, i że będę miał syrenę w postaci Cecylii. Cecylia to pomysł Klary, żeby połączyć Cecilusa z Cecylią. No i już to ruszyło. Cecylia mówi, to ja cię skontaktuję z Jackiem Gądkiem, bo przecież on płynął. No rzeczywiście płynął, było na Facebooku, że gościu popłynął z Krakowa z solą, właściwie z Wieliczki, z solą aż do Gdańska. No ale zadzwoniłem z pytaniem, ale czy on nie wie, gdzie tu łódkę jakąś skołować, no czymś trzeba płynąć. A no nie wiem, nie wiem. Po czym taka refleksja krótka i mówi, a przecież ja mam łódkę, mogę ci pożyczyć. Bo dzięki Tadziowi Rekowi, czyli 8-krotnemu mistrzowi świata seniorów w kajakarstwie, poznanemu właśnie tam, w tejże przystani, to dzięki jego ingerencji, właściwie sugestii, że powiedział, no jak będziesz wypływał, to musisz mieć asystę i musi być Klara na jednym kajaku, a Żuk na drugim z kamerą i muszą cię ujmować z tyłu, drudzy z przodu i przede wszystkim Wawel musi być. Popłyniemy na 2 kajaki z tobą i wszystko zrobimy tak jak trzeba. Taka książka Fulguma pod tytułem Wszystkiego, co trzeba wiedzieć o życiu, nauczyłem się w przedszkolu. Tam jest o takim facecie, który siedział sobie w ogródku, patrzył w niebo i strasznie chciał wzlecieć w to niebo. W związku z tym zlazł z tego krzesła ogrodowego, poszedł, kupił chyba 100 balonów z demobilu wojskowych, napełnił je helem, przymocował do tego krzesełka i powiedział ahoj przygoda i odciął cumy. Nie przewidział, że wzbije się na ileś tam 700 czy ileś metrów do góry. No i zaalarmowano wojsko, bo przecież naruszył strefę powietrzną. Wziął ze sobą wiatrówkę, żeby lądować, zestrzelając kolejne balony. Wylądował. Kiedy go zapytano, czy się bał, powiedział bardzo. Zapytali go, czy chciałby to zrobić jeszcze raz, powiedział nie. Ale powiedział, że był bardzo szczęśliwy.
morał jest z tego wyciągnięty taki, że ludzie siedzą w ogródkach, ale po różnych szopach różni wariaci już budują sobie skrzydła. Opowiedziałem to na początek, dlatego że ja wczoraj czułem się tak samo jak ten gość, kiedy miał liny odcinać. Ja po prostu się wczoraj bałem, bo kondycja była, przyznaję, bardzo słaba. Kiedy dzisiaj wsiadłem do tej łódki, kiedy minąłem Kraków, kiedy zostałem sam, to bardzo szybko otworzyłem gębę z radości. To było takie przeżycie fantastyczne. To jest jeden ze szczęśliwszych pół dni mojego życia, bo dopiero jest druga godzina. Przepłynąłem tam, gdzie Jacek Gądek mi sugerował, mianowicie, że galar stoi gdzieś. I przepłynąłem prawie 40 km. Bez żadnego trudu, z wielką przyjemnością. Nic mnie nie boli, żadne mięśnie, żaden nic. To po prostu bosko. Najpierw wpłynęła Raba. To nie było zauważalne. Ale 10 kilometrów temu, jak Dunajec dołożył swoją wodę, mętną, żółtą, z błotem, to nagle się znalazłem na takiej rzece, jak na środku płynę, tempo szybkie. To tak, respekt to mam ogromny. Bo przecież to tylko taka łupinka. Mówiłem do niej coś. Mówiłem, jaka jest zgrabna, jaka jest ładna, jaka jest odpowiedzialna. Do rzeki też trochę mówiłem, jaka jest piękna, jaka jest majestatyczna i z jaką godnością mnie znosi w swoim nurcie. Wszedłem na wał i zobaczyłem domostwa różne. Wybrałem jedno takie skromniejsze i tam w takim niby suterenie zastałem babcię. Sama jedna w całym tym wielkim obiekcie. I w tym domu, w tym mieszkaniu atmosfera niebywała. Pełno kwiatów wszędzie, nawet storczyki i pełno świętych obrazków. No bardzo była miła, potraktowała mnie ziemniakami z margarynką. Z solą. Wyraźnie się cieszyła moją obecnością. Mówi, niech pan zdejmie koszulę i sobie na piecu, tam gorący jest piec, niech pan sobie ją trochę wysuszy. No to zdjąłem, siedziałem goły. Babcia się krzątała, robiła szczawiową. Samochodem łatwiej.
Widziałem naprawdę piękną rzekę. Piękną, fantastyczną, imponującą, również przerażającą. Tą siłą, tą mocą. Całą przyrodę oczywiście z tym związaną, to wszystko, co po drodze wpadło w moje oczy, w moje uszy, te wszystkie pluski, te wszystkie kolory, te wszystkie czaple zrywające się, te krzyki gęsi i tak dalej. To wszystko było. I ja w tym. Prąd płynie sam z siebie prawie 5 km na godzinę, widać zresztą jak pędzi, więc jak mu dodam jeszcze ze 2, to będzie 7. Niestety zdarzyło się w pewnym momencie, że Cecilia się przegięła na bok pod wpływem silniejszego podmuchu i patrzę, a parasol i płynie. I płynie, i poezja jest na rzece. Pięknie płynie mój parasol. Zostaje z tyłu. Najpierw powiedziałem papa, potem pomyślałem sobie zaraz, ale może ja go złapię. I wykręciłem pod prąd. I gonię, bo on tak płynie tą czaszą na rzece. I już mi się prawie wyobraziło, że go łapię. Zrobiłem ze 6 takich ruchów do przodu, rzuciłem się w pościg. A nagle wiatr zawiał mocniej, złapał wodę z jednej strony, jak Titanic. Siu! Wszedł i za chwilę rączka. Siu! I było po. I to był dzień, w którym utonął parasol. Just je zniekształciłem. Boże, co ja wyprawiam z tą cycylką? Specjalnych nie było, oprócz tego, że zerwał się orzeł z brzegu i pofrunął i usiadł na wyspie. Próbowałem go tam sfotografować. Co ciekawe, siedział trochę tak jak kura, duża kura, a obok siedziały te wszystkie inne mewy i inne ptaki. I zupełnie sobie nic nie robiąc z obecności pana orła. No, cieszę się, że to już jest przedostatni dzień i że jestem gdzieś na wysokości Konstancina, czyli że zostało niewiele tego płynięcia, bo jestem bardzo zmęczony. Ja mam lat 67 i postanowiłem zrealizować te marzenia właśnie teraz. Mamy 7 milionów emerytów w Polsce. Przybywać ich będzie lawinowo, bo przecież wyż powojenny wchodzi w okres emerytalny. I trzeba ludziom mówić, że warto podejmować tego rodzaju wyzwania, że w ogóle warto ruszyć tyłek i coś robić, i działać, i być energicznym, i odwlec ten moment, kiedy się naprawdę nie będzie mogło. Bo naprawdę to dużo więcej się może, niż się myśli. Thank you.
muszę dodać, że jestem jedynym człowiekiem, który przepłynął Wisłą z Krakowa do Warszawy z kokluszem. Thank you.